wielki jest człowiek, dlatego, że nosi w sobie godność dziecka Bożego. Środowisko rodzinne ukształtowało osobowość, religijność i patriotyzm księdza Jerzego. Wiara. Wiara w domu Popiełuszków to był fundament. Fundament, na którym Marianna i pan Władysław Popiełuszkowie budowali swoją rodzinę. To była prawdziwa wiara, połączona z troską o ojcowiznę, czyli z troską o ziemię. Pada wiele słów nieprawdziwych. Mój świętej pamięci tata, żołnierz Armii Krajowej, więzień dwóch niemieckich obozów koncentracyjnych, bardzo lubił chodzić do kościoła świętego Stanisława Kostki na msze święte za ojczyznę, które były odprawiane przez pomysłodawcę tych mszy świętych, czyli księdza prałata Teofila Boguckiego, również żołnierza Armii Krajowej. I któregoś razu, pamiętam, przyszedł i opowiadał wieczorem po takiej mszy świętej, że księdza Boguckiego zastępuje teraz taki bardzo młody, wspaniały kapłan z bardzo ciepłym głosem, z bardzo jasnym przekazem i że ma na imię Jerzy, ksiądz Jerzy. Walka z Bogiem i tym, co Boże, jest jednocześnie walką z wielkością i godnością człowieka. I tak w domu jakby pojawił się ksiądz Jerzy Popiełuszko jako postać, jako ten, który animuje życie duchowe, życie patriotyczne stolicy. Gdy się raz zaczyna. Było nas kilku w Bartoszycach. Nigdy się nie wywyższał. Był bardzo przyjacielski. Bardzo bym powiedział, że on mnie traktował jak młodszego brata. Rozmawiało się o rzeczach ludzkich, o życiu. Interesował się, jak sobie radzimy. Wiedział, że odchodzę do wojska. On powiedział mi tak: pamiętaj o jednej rzeczy. Wszędzie możesz być misjonarzem. To był ten upór wojskowy księdza Jerzego przy trwaniu przy swoich wartościach. I dla mnie, jako dla młodej osoby, to był ideał, to był przykład, że młody kleryk, który znalazł się wśród takiej dużej społeczności innych kleryków wojskowych w jednostce wojskowej, tak naprawdę wybija się z nich swoim uporem, swoją postawą i wiernością ideałom. Bo czy nie mógłby się modlić należąco? Mógłby się modlić, tak? A dzięki temu uchroniłby się przed szykanami, zachowałby lepsze zdrowie. Był wychowany w mocnej wierze, był wychowany w modlitwie na kolanach przed Panem Bogiem, bo też takie jego było życie, na kolanach przed Panem Bogiem, życie ofiary. Dla niego naturalnym było, że on klękał do modlitwy. Odważnie nosił różaniec na palcu. I to też dla mnie, jako młodego mężczyzny, też był pewien przykład i ideał. Ideał, do którego ja chciałem dążyć. Rok 1975. W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej w Aninie budowaliśmy kościół. Boczna kaplica była w trakcie realizacji. Siedziałem w głębokim wykopie, odbierałem zbrojenia i w tym momencie podchodzi prałatka Lisiak. Obok niego drobniutki kapłan. Ksiądz prałat mówi: Tosiu, na górę nowego księdza ci przedstawię. Później się okazało, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ciepło, jesteśmy wszyscy rozebrani, a ksiądz Jerzy z szalikiem na szyi, przerzuconym przez ramię,
I od razu zaczął się tłumaczyć z tego faktu, taki nieśmiały, że ma problemy z gardłem, no i tak właśnie. Prałat Kaliszak był człowiekiem niezwykle takim energicznym. I mówi: Tosiu, ty z ramienia parafii nadzorujesz budowę tego kościoła, a ciebie będzie nadzorował ksiądz Jerzy. W tym konfesjonale ksiądz Jerzy spowiadał. Była taka sytuacja, że ja przychodzę do zakrystii i od razu widzę coś po minie księdza proboszcza i że coś się zadziało. I mówię, co się stało? Ksiądz proboszcz mówi, ubecja księdza Jerzego szuka. Ja mówię, no to trzeba by oszczędzić księdza Jerzego. No ale jak? A gdzie ksiądz Jerzy? No spowiada. To było bardzo dużo ludzi było do spowiedzi do księdza Jerzego i z jednej strony, i z drugiej strony, ale z tej strony jedną panią wyspowiadał, a druga pani następna w kolejce. Ja mówię, proszę panią, niech pani mnie przepuści, bardzo panią proszę, bo ja tak bardzo potrzebuję się wyspowiadać. Tak patrzy się na mnie, to tak jak siostra, to tak poczuł, no dobra, niech siostra idzie. No i puściła mnie. Ja uklękłam i mówię do księdza, że księże Jerzy, ja nie będę się spowiadać, tylko chcę księdzu powiedzieć, że ubecja księdza szuka. Taki mam pomysł, że wezmę klucze od piwnicy naszej i piwnicą przeprowadzę księdza Jerzego do swojego mieszkania. Ksiądz proboszcz w międzyczasie, jak tych studentów takich rosłych, którzy służyli do mszy świętej, a była ich spora grupa, to wzięli, ubrali się w te długie takie alby i księdza Jerzego w środek, a ksiądz Jerzy miał 1,70 m wzrostu, szczupły, i szli, przeprowadzili, a szli koło ubecji i z jednej strony, i z drugiej strony. I ubecja nie zauważyła tego księdza Jerzego, że idą, bo tam z 10 ich było i ksiądz Jerzy w środku. Powiedział mi siostro, jest taka specjalna lista zrobiona, że około 100 kapłanów jest na tej liście do zlikwidowania, ale siostra też jest na tej liście. Chcę, żeby siostra o tym wiedziała, co siostra o tym myśli. A ja mówię, proszę księdza proboszcza, jak trzeba, to jestem gotowa za Boga ojczyznę oddać życie. Wtedy była młoda, to człowiek też był taki odważny i nie myślał o sobie. Zresztą to nie szło o sobie myśleć. Zawsze się myślało o wyższych wartościach. Polak, miłujący Boga i ojczyznę, powstanie z każdego poniżenia. Ku naszemu wspólnemu dobru, niech czuwa nad nami. Jeśli może, niech pomoże przezwyciężyć te podziały, które istnieją obecnie w Polsce, w rodzinach. Chciałbym doczekać takich czasów. Mam nadzieję, że jak będziemy wznosić do góry nasze oczy w kierunku do Jerzego, to może wstawi się za zmordowaną czasami ojczyznę naszą. Że te jego msze za ojczyznę może jakoś urzeczywistnią się i Polska będzie Polską, jak śpiewał kiedyś Jan Pietrzak. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jak go zamordowano i podali, że wyłowili go z zalewu Wisły, księdza Jerzego, trzeba było znowu księdzu proboszczowi powiedzieć, ale już oni wiedzieli, jakby co, no to potem znowu ta ekipa przyjechała i powiedzieli, że ksiądz Jerzy został zamordowany i to przekazali, ale też już lekami to wszystko księdza proboszcza uspokajali. Ksiądz proboszcz wtedy zbladł i wtedy powiedział, że msza święta była, jest i będzie. I nikt ją nam nie zabroni.
I wtedy wszyscy uściskali księdza proboszcza Boguckiego, że w takiej chwili potrafił takie słowa powiedzieć. To był bardzo trudny moment. Tyle lat upłynęło, ale człowiek żyje cały czas tą chwilą, tymi sytuacjami. Dlatego tak jak przyjeżdżam tutaj, to wszystko się odświeża. Dla mnie też bardzo takim wydarzeniem traumatycznym po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki były święta Bożego Narodzenia w świętym Stanisławie Kostce i niezwykle przemawiający żłóbek, który znajdował się na zewnątrz kościoła i do którego wielkie kolejki się ustawiały. Dzieciątko było złożone w bagażniku samochodu, który miał nawiązywać do samochodu, którym ksiądz Jerzy został uprowadzony. Oglądało się figurę dzieciątka w lustrze odbijanym od klapy bagażnika. I nad tym samochodem, nad tym dzieciątkiem, jak zjawy, jak trzech Herodów stały trzy zakapturzone postacie nawiązujące do tych, którzy znaleźli się na ławie oskarżonych w procesie toruńskim. Jak to się wszystko działo, prawda? Jak to porwanie, jak to zamordowanie. To tak zawsze myślałam, że chciałabym powiedzieć, że zadziwiłeś mnie, zadziwiłeś. Bo w tym spokoju i w tej skromności jego, to tam rozumiem ogromny duch, ogromna wiara i ogromna wrażliwość. I dlatego ja właściwie bardzo długo chciałam mówić, zadziwiłeś mnie, zadziwiłeś mnie.